że jest obecny. Jak wiadomo, obecny, część tak. obywateli akurat działa w pozapartyjnej sferze, to tam socjologowie różnie nazywają, polityka niezinstytucjonalizowana, tak czy inaczej. Na pewno to powinno być porozumienie szersze. Ja chciałem natomiast powiedzieć jeszcze o dwóch sprawach. Jedno w nawiązaniu do tego, co mówił pan premier, mianowicie są jeszcze dwa przykłady, jeden historyczny, drugi bardzo współczesny, prób takiego porozumienia, czy też będącym jakimś zalążkiem porozumienia. Pierwszy to jest program pierwszego zjazdu Solidarności Samorządna Rzeczpospolita. To było porozumienie w ramach dziś, no, społeczeństwa polskiego, krótko mówiąc. Oczywiście bez tej obcej elity, która wtedy rządziła w PRL-u, ale to było porozumienie co do programu. Myśmy bardzo szybko, no wiadomo, okrągły stół to przykrył, zapomnieli o tym programie. Program Samorządnej Rzeczypospolitej, ten program z jesieni 1981 roku, to był program, który miał dwa co najmniej elementy charakterystyczne. To był program, który reformował całe państwo w sposób taki właśnie samorządny, a z drugiej strony odwoływał się do pewnego mitu założycielskiego, a mianowicie rozliczenia przeszłości. To było bardzo jasno tam powiedziane. Polecam państwu sięgnąć tego programu. Polecam, znaczy sugeruję, że warto do tego sięgnąć. I to był jedyny program demokratyczny w tej części świata w ciągu 45 lat po wojnie podjęty, prawda? Bo demokratycznie wybrany przez przedstawicieli związku. A drugi przykład to jest przykład najnowszy. W styczniu tego roku prezydent Lech Kaczyński powołał Narodową Radę Rozwoju. Narodowa Rada Rozwoju była ciałem, który był, no formalnie ciałem doradczym, ale to było ciało, które miało tworzyć debatę publiczną. To było ciało pluralistyczne, pan premier doskonale wie jako doradca, pluralistyczne. Tam było wielu zwolenników konkurenta Jarosława Kaczyńskiego obecnego i to ciało w ciągu 3 miesięcy pracy odbyło dwie wielkie debaty. W tej chwili, za chwilę już wyjdą 2 tomy z tych debat. Jeden poświęcony demografii właśnie, a drugi finansom publicznym. I to była naprawdę bardzo ciekawa, szkoda tylko, że medialnie troszeczkę zaprzepaszczona okazja prowadzenia debaty publicznej. Dwa następne były przygotowane posiedzenia dotyczące służby zdrowia i druga część debaty finansów publicznych. To było coś, co miało być może być zalążkiem jakiejś umowy społecznej z uwagi na to, że w tym ciele około 50-osobowym byli reprezentanci nie tylko nauki, ekonomiści, socjologowie, politycy społeczni, ale byli także reprezentanci związków zawodowych, pracodawców, samorządów terytorialnych, więc pod tym względem to było dość ciekawe ciało pluralistyczne, które faktycznie no, pracowało nad jakimś rodzajem konsensu dotyczącego podstawowych rzeczy czy spraw dotyczącego państwa. I jeszcze jedno zdanie. Dlaczego ja uważam, że ta umowa społeczna ma sens właśnie taka szeroka? I tu też się nie zgodzę z Basią, ale ja się nie zgadzam tylko w takich sprawach, które są do wydyskutowania, jak myślę, bo generalnie się chyba godzimy, a mianowicie ja uważam, że jest ekstraordynaryjna sytuacja, jeżeli chodzi o umowę społeczną. My mamy kraj, który przechodzi transformację niespotykaną w historii świata, cywilizacji. Musimy wszystko zmienić. 20 lat co prawda żeśmy nie zmienili, no, ale wciąż jeszcze jakieś szanse mamy. Dlatego to jest naprawdę sytuacja ekstraordynaryjna. Poza tym te 20 lat świadczy o tym, to jest dowód na pewno, to przynajmniej co przedstawialiśmy tutaj, na to, że rozwiązanie problemów społecznych za pomocą rozwoju gospodarczego jest niedostatecznym rozwiązaniem. To wielu socjologów wskazywało ekonomistom w roku 89, że sam rozwój gospodarczy nie rozwiąże nam wszystkich problemów, ponieważ rozwój gospodarczy niestety, tak jak to widzimy w wielu innych krajach, produkuje także problemy. Jeżeli nie ma równoległej polityki społecznej, bardzo aktywnej polityki społecznej, między innymi na zasadzie właśnie umowy co do pewnych zasadniczych kwestii, które należy rozwiązać, to problemy i kwestie, tak zwane kwestie społeczne, te negatywne kwestie społeczne są produkowane także przez rozwój gospodarczy. No, najlepszy przykład współczesna kultura komercyjna, która no, blokuje nam, czy obniża poziom świadomości społecznej i blokuje nam wiele różnych rozwojowych działań. Dziękuję. Mogę podjąć oczywiście polemikę. Po pierwsze, oczywiście nie przyszłoby mi do głowy mówić o zasługach, ale SLD w kontynuowaniu umowy społecznej, ale podkreślić wagę debaty publicznej.
Tak, czuli się zmuszeni, jeśli debata publiczna pracuje i funkcjonuje w miarę dobrze. Nie mieliby szans na wygraną w wyborach, gdyby zrezygnowali z wstąpienia do NATO i gdyby nie kontynuowali tego wyboru naszej polityki zagranicznej. I druga uwaga, wydaje mi się tutaj, jakby to powiedzieć, bardzo ważna. Otóż to nie jest tak, moim zdaniem, że umowa społeczna, rozumiana jako pokój społeczny, rozwiąże nam wszystkie problemy. To jest szereg umów społecznych, czyli debata i praca, ale pod warunkiem, że mamy do czynienia z pewnym kompromisem między partiami politycznymi i myślę, że w dwóch sprawach. Polityki rodzinnej i emerytur to jest, powiedziałabym, taki fundament. A dlaczego jestem sceptyczna? Dlatego, że jako przewodnicząca Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej pozwolę sobie zwrócić uwagę, że w kwestii rozliczenia przeszłości, którą pan profesor przed chwilą poruszył, kompromisu i umowy społecznej nie zawarliśmy do dzisiaj. Bo najpierw powołanie Instytutu i bardzo kiepskie, znaczy znakomite 5 lat, ale nie tak znakomite jak następne 5 lat, żeby być w stosunku do firmy i do Instytutu lojalną. Po czym mieliśmy okres bardzo ważnej i bardzo aktywnej postawy całego Instytutu i świętej pamięci prezesa Janusza Kurtyki. I okazuje się, że to wystarczyło do tego, żebyśmy tę umowę społeczną zawartą jeszcze za rządów AWS-u, że taka instytucja jest nam potrzebna naprawdę, a nie na niby, żebyśmy, ważna siła polityczna, solidarnościowa, tę umowę naruszyli. Więc mój sceptycyzm bierze się stąd, że w takich ważnych kwestiach okazuje się, że niedobra demokracja, zła debata publiczna, słabość społeczeństwa obywatelskiego sprawia, że nawet pozornie zrealizowane umowy społeczne w ważnych kwestiach mogą być utrącone, jakby powrót do przeszłości i w gruncie rzeczy okazuje się, że nawet w tak dobrej, drobnej kwestii, chociaż kluczowej dla demokracji w Polsce, umowa społeczna może nie działać. I w tym sensie SLD jednak wprowadziło nas do NATO, a Platforma Obywatelska, Partia Solidarnościowa tego Instytutu Pamięci Narodowej ścierpieć nie może. No. Panie premierze, to pytanie ostatnie, bo myślę, że ta dyskusja tak ładnie nam się zamyka i w dużym stopniu dzięki temu historycznemu wstępowi, który nas osadza w polskiej tradycji umowy społecznej. Ale teraz do tego ostatniego wątku chciałbym wrócić, o którym pan mówił i o który państwa pytałem. Powiedział pan tak ogólnie, że pan nie widzi możliwości, żeby ta wojna polsko-polska, tak to zostało określone, się zakończyła. No ale jeśli już stoimy na gruncie takiego konkretu, jak proponuje pani doktor, no, na przykład, żeby to była kwestia polityki prorodzinnej, stałej. Wiemy, że pewnych rzeczy, nie tylko polityki zagranicznej, którą się zajmuje, ale właśnie polityki prorodzinnej nie można za często zmieniać. Bo wtedy to już nawet nie można powiedzieć, czy ona jest dobra, czy zła, bo nie mamy żadnych okresów, kiedy byśmy mogli ją oceniać. Czyli są takie dziedziny w państwie, bez wątpienia wszyscy odczuwamy. Nawet kiedy prowokacyjnie pytałem, czy zwykłe instytucje demokratyczne nie wystarczają, to teraz by się należało odpowiedzieć, nie wystarczają także dlatego, że one mają te swoje kadencje.